Słuchajcie, dopóki cel ma władzę nad prądem, mają nad nami. Jesteśmy zniewoleni. Źródłem bogactwa korporacji jest rozdzielnia prądu Zuckermana przy stacji na Broad Street. Mówimy na nią System X. Ten artefakt technologii Sepidów jest zamknięty w kolektorze energii kilkaset metrów pod ulicą. Żaden obiekt przemysłowy czy wojskowy korporacji cel nie jest strzeżony pilniej niż ten. Jeśli mają piętę Achillesa, to właśnie tutaj. Dobrze wiecie, że w ostatnich miesiącach ponieśliśmy straty. Dlatego przejęłam obowiązki dowódcy. Jesteśmy pod ścianą, korporacyjni są blisko. Teraz albo nigdy. Zniszczymy cel próbując, albo zginiemy. Witaj w naszych skromnych progach. Cel depczą nam po piętach. Żyjemy jak nomadzi. No, sam rozumiesz. Wszystkie jednostki posterunki zaminowane. Wycofać się do zielonej linii. Zostać w ruchu. Siema, Szkotku. Trzymaj się, Michael, zaraz będę. Witaj w domu. Korporacyjni walą w nas cyfrową bronią. Sieć zaraz szlak trafi. Przywróć połączenie. Już. Kolega. Claire. Gówno mnie to obchodzi. Musimy się znów podłączyć. Claire. Jezu, Michael. Co za dzień. Kilku naszych nie żyje. Chciałam kontaktować się z Duńczykiem, a... Co do... O nie. Nie, nie. Claire, tu prorok. Tylko mnie... Popatrz na te zmiany, Michael. To Sepid? Cel? To w ogóle człowiek? Straciliśmy tylu dobrych ludzi dla tego mutanta? Słuchaj. To nie jest tylko kombinezon, Michael. Claire. Jesteśmy tu już 5 miesięcy. Asymetria sił z każdym dniem wypada coraz bardziej niekorzystnie. To miała być nasza Normandia. Zamiast tego chowamy się jak szczury. Tu uszczkniemy, tam ukosimy, ale nie możemy zyskać przewagi. Nie możemy nabrać rozpędu. Ktoś musi przełamać impas. Major Lawrence Barnes. Prorok. Karl Rasch. Do usług. Rasch, pamiętam cię. Nieruchomo, proszę. Rekombinowane DNA ludzkie Sepidu syntetyczne. Niesamowite. Nie widzę cię na czujnikach. Daj spokój, Lawrence. Czego się spodziewałeś? To ja stworzyłem twój skafander, drogi kolego. Nie dziw się, że mnie nie widzi. Claire ma rację. Wiesz, jeśli chodzi o ryzyko, to potężne narzędzie, ale jest bardzo niestabilne, kapryśne. Powiedz, czy Michael wprowadził cię w nasze plany. Wprowadzę go, jak wyruszymy. Genialne, szefie. To rzuci cel na kolana. Jest dużo gorzej, niż możecie sobie wyobrazić. Mam wizję, migawki, że... Przeniesiemy walkę do korporacji Cel. Wyłączymy te rozdzielenie energii i zakończymy to. Bo cokolwiek robią, grozi unicestwieniem wszelkiego życia na Ziemi. Zapamiętaj to sobie. Wiesz, że to brzmi jak proroctwo. Nie tak specjalnie. Pasuje jak ulał. No, to chodźmy ocalić naszą rasę. Idziemy? No dobra. Idziemy. Uważaj na siebie, Michael. Wierzę, że będę. Idziemy. Ej, mówiłem ci, żebyś nie gadał o tych wizjach. A przynajmniej nie kłam jobem o mnie i o niej. Romeo 1. Mikrofon zablokował ci się na nadawaniu.
Proszę bardzo. Elektrownia wodna w Fulton. 500 megawatów prosto do wysokościowego systemu obrony cel. Korporacyjni podzielili siły między elektrownie. Sam zdecyduj, jak chcesz to rozegrać. Rozdzielnia energii cel. System X. Jak rozwalimy zaporę, korporacja straci trzon swojej obrony. Nie mogą przekierować zasilania z systemu X? Nie w ramach tej samej sieci. Wyjaśnij mi, po co im elektrownia wodna, jeśli system X to niewyczerpane źródło energii? Zapas? A może boją się czegoś w tym systemie X? Słuchaj, psycho. Jak dobrze znasz tych ludzi? Można im ufać? I czemu ta panna tak świrowała? Przez kombinezon? Ona nie znosi skafandru. Nie wiem dlaczego i nie chcę wiedzieć. Wiem tylko, że to jej oddział wyciągnął mnie z tego zafajdanego laboratorium. Uratowała mi życie. Schody zablokowane. Musimy jakoś uruchomić windę. Nie, odwal się. Dobra, tamtędy. Dobra, Romeo 1, tu dowódca oddziału Romeo. Przejmuję kontrolę. Muszę mieć bezpośrednią wizję z nanokombinezonu. Odbiór. Zrozumiałem, ale tylko tak długo, jak będzie trzeba. Odbiór!
Romo 1, zapora Fulton jest automatyczna. Generatory mają wyłączniki awaryjne. Wystarczy je przełączyć, żeby odciąć zasilanie. Do wszystkich jednostek, tu czarny jeden! Roro będzie najwyżej za 2 minuty! Macie tu być wczoraj i żadnej maniery! Odbiór! Wydawało mi się, że coś widziałem. Ciało!
nie ma! Poplanuj szybciej! Zasilanie cel na poziomie 65% i spada. Misja wykonana. Ewakuacja na pozycję Delta. Gazem! Sytuacja krytyczna. Wibracje blisko górnej granicy. Natychmiast ewakuować bezpiecznie. Mam na myśli co innego. Spodoba ci się. Thank you.
90 minut na załatwienie głównego celu. Idą na ciebie liczne jednostki celu. Tylko teraz nie zawal tej cholernej misji. Masz wolną drogę do rozdzielni. Moim zdaniem zaplanowane przez nasz sprzęt wybuchowe rozwiązanie było niepewne, a nawet szalone. Nazywam się prorok. Ty się nie nazywasz. Nazywają się ludzie. A ty masz pseudonim i zasrany numer seryjny. Beze mnie jesteś bez szans. Więc lepiej oboje się postarajmy. Raport taktyczny. Przyjęłam. Wysokościowy system obrony korporacji padł kompletnie. Ale to nie koniec. Właściwie to teraz chyba dopiero się zacznie. Korporacyjni są w odwrocie, ale okopali się w rozdzielni. Pewnie będą chcieli zrobić z całej okolicy strzelnicę. Uważaj. Co to jest? Co? To my jesteśmy od ratowania? Zgadza się, kurwa! Rzucę okiem! Dowódco Blacktail! CDZ w sektorze Beta-6! Beta-6! Uwaga! EMP! Jest! Jego ostatnią pozycję. Thank you.
nazywają się ludzie, a ty masz pseudonim i zasrany numer seryjny. Beze mnie jesteś bez szans, więc lepiej oboje się postarajmy. Raport taktyczny. Przyjęłam. Wysokościowy system obrony korporacji padł kompletnie. Ale to nie koniec. Właściwie to teraz chyba dopiero się zacznie. Korporacyjni są w odwrocie, ale okopali się w rozdzielni. Pewnie będą chcieli zrobić z całej okolicy strzelnicę. Uważaj. Co tam jest? Problemy. Racja, psychol. Chyba się w niej zakochujesz. Ja też coraz bardziej ją lubię. Pierdzielisz. Romeo 1, masz główny cel w polu widzenia. System X został zamknięty w kolektorze energii kilkaset metrów pod ziemią. Ale system sterujący jest dokładnie nad nim. Musisz przedostać się na górę. Zagrożenie. Romeo 1. Sytuacja jest dramatyczna. Korporacyjni podtrzymują pracę rozdzielni przy wyłączonej matrycy stabilizującej. System może w każdej chwili implodować. Zaczynamy operację UDAR. Przejmij kontrolę nad zasilaniem, żebyśmy mogli bezpiecznie wyłączyć system X. Przyjąłem. Thank you.
identyfikacją projektu. Przeszukać mnie! Daj się mu popalić! Romeo 1, zbliżasz się do kolektora energii. Znajdź dwa alternatory. Musisz je wyłączyć. Migiem. Dla dobra wszystkich musimy wyłączyć rozdzielnie. Matryca stabilizacyjna wyłączona.
Wokół systemu X wpływają na hipokamp i okoliczne obszary mózgu. Byliśmy świadkami halucynacji, déjà vu, sztucznych wspomnień, a nawet w pełni rozwiniętego rozdwojenia jaźni. Ja nie zwariowałem. Te wizje to przyszłość, a nie przewidzenia. Skoro tak mówisz, Romeo 1, tylko wykonaj zadanie. Naszej wolności. Psychol, włamałem się. Hakuję zabezpieczenia korporacji C. Żądanie awaryjnego wyłączenia zasilania. Awaryjne wyłączenie zasilania. By wyłączyć system, zwolnij tylko
na pole ochronne systemy. Uwaga! Awaria pola ochronnego systemu. Co? Nie mogli być aż tak głupi! Że mogę go zabić.